ja hałbym się, kurwa, no nie da rady, no kurwa bać. Wiem, że wszędzie luzy są. Wszystko rozdupcone, kurwa, jest. Szkoda, bo łańcuch by mi spadł, rozdupcyło mi, kurwa, stator za 200 coś złotych i gówno jest takie roboty. Nie wiem, czy próbujemy odpalać na tym statorze już, ale chyba mi się wydaje, że spróbujemy. Czy w ogóle to odpali za chwileczkę? Gdzieś tu było. Dobra, mam tu cewkę jedną, gdzieś tu jeszcze miałem drugą cewkę w tych częściach ze skuterów. A, jest cewka zapłonowa. Na pewno dobra. Z fajką też na pewno dobra. Wstawiamy go do piona. Opa. Lącinku. Dobra. To jeszcze my nie skończyliśmy tematu. Temat nie został jeszcze zakończony. Mianowicie taki, tak trzeba przyjąć, że to trzeba jakoś podpiąć wszystko teraz i się z tym zaraz zajmiemy. Moduł zapłonowy jest podpięty, podpinamy ceweczkę pod te dwa kabelki, zielony do zielonego, czarny, no żółty do czarnego. Tu jest temat zakończony. O. Cyk. I teraz to przełożymy może na razie tak naprzód. Niech sobie to tak leży. I podpinamy. Ta kosteczka do tego, cyk, to do tego, kolory do kolorów, nie ma tutaj nic skomplikowanego, cyk i cyk. Cyk, cyk, cyk. Elegancka. Wszystko jest podpięte. Ale to tak nie będzie. Bo nie mam gdzie podpiąć masy. To jest gaszenie, więc tego teoretycznie nie trzeba podłączać nigdzie. Moduł trzeba dać niżej. Nie ukrywajmy. Odkręcimy jedną śrubkę od silnika. Cyk i podepniemy masę. Cyk, cyk. Elegancko. Masa jest podpięta. Dobra. Ale to wszystko strytkowane, że normalnie nie mam gdzie to wszystko położyć. No nie mam gdzie. Nie mam gdzie podwiązać nawet. Instalacja trochę tak wisi, ale to i tak jest do testa, więc nie macie się za bardzo czym przejmować. Sprawdziłem przed chwilą, iskra jest. Iskra jest, moduł zapłonowy i moduł zapłonowy i cewka to jest naprawdę po wieśniacku. No chyba Janusz się o mnie pytał. Tak to jest zamocowane na sznurku wiązałkowym. No ale wpiąłem się w instalację, jest. Ta kostka jest ogólnie na razie niepotrzebna, bo ona jest do gaszenia. Więc za bardzo jakby co to pociągnę za fajkę po prostu i tyle, no. Ja będę chciał zgasić. Sprawdzałem, iskra jest. Przed chwilą nalałem troszeczkę paliwka, więc odkręcamy, puszczamy trochę paliwa. O, leci. Przynajmniej leciało. Nie wiem, czy kranik nie zatkany, bo coś to słabo leci. Nie wiem. Zobaczymy, czy odpali. Na razie tu nic nie cieknie. Sprawdzimy, jak będzie w ogóle na tym chciało chodzić. No dobra, to sprawdzamy.
Czy w ogóle odpali? Pojeździć się tym raczej niestety nie będzie dało. Szkoda mi ogólnie statoru, jakby łańcuch znowu miał spaść i mi rozwalić stator. Dość drogi, nie ukrywajmy. Dobra, nie wiem, czy zapłon jest włączony? Chyba jest włączony. Ohoho, prawie pierwszy strzał. Nie wiem, czy włączę stanie, Boże. Włączymy stanie. Moments later. Powiem wam. Lepiej się tam wchodzi, lepiej wchodzi na obroty, nie ukrywajmy. Ogólnie nie ma tutaj wydechu, więc jest trochę głośniejszy, ale... Masakra! Wcześniej takiego miał laga, nie chciał tak się wkręcać, ale... Zrobiła się rasowa bestia. Wywalone, nie ukrywajmy, luzy na wszystkim, dlatego łańcuch spada. Chętnie bym się przejechał, przetestował, ale prawdopodobnie by poszły szprychy albo zębatka, albo by znowu łańcuch spadł. O wiele bardziej agresywny. Jest moc! Lepiej, o wiele lepiej chodzi. O wiele lepiej chodzić, woje. Ale to jeszcze nie koniec tuningów. Bo brakuje mu trochę nagaźniku. Nagaźniku mu troszeczkę brakuje, ma za mało przepustowość. No ale powiem ci tak, na gaz w porównaniu z tym, co było wcześniej. Nie znowu śrubek, bo to był pod tym. Tam są wszystkie. No. Widzę, że mnie jesteś. No bo kurwa nie potrafisz nakręcić kurwa z powrotem na szpilki? O! Szpilki kurwa z powrotem na miejsce, nakrętki kurwa, podkładki, wszystko z powrotem na miejsce i się nie ginie, a potem zrobi kupkę na ziemi kurwa pod motorem i... Parę śrubek wygląda kupka. Ojeju, zgubiły mi się śrubeczki, o! Jak widzicie, czekaj, przytrzymaj. Nie chcę mi się kurwa tego czegoś. Ale odpala ci, powiem fajnie. Odpala i reakcja na... Przejechałbym się kurwa, no nie da rady, no kurwa ba. Nie, że wszędzie luzy są. Wszystko rozdupcone kurwa jest. Szkoda, bo łańcuch by mi spadł, rozdupcyło mi kurwa stator za 200 coś złotych i gówno jest takie roboty. A widzowie by pewnie chcieli, no, żeby się przejechać. Nie, widzowie nie chcą, że co. Ale poszedł na koło.
Ja bym tak na twoim miejscu nie gadał, jak wyjdzie korba bokiem, to byś musiał remont robić. Mam silnik. Mam silnik na to. Cylinder też nowy jest z tym, z tłokiem praktycznie. Szlifa trzeba było lekkiego zrobić. Dobra, może więcej nie hałasuje, bo będą się sąsiedzi drzeć. Dobra, teraz trzeba co przełożyć? Gaźnik. Tu też bo co to. Czy tu nie ma w ogóle powietrza? Patrz. On to jeździł na kapciu już dość sporo, o. Opony wszystkie, opona dookoła jeszcze, no dużo na kapciu jeździ. Rozjebane. O, panie. Uszczelniacz to chyba taki tylko dla pizzu. Co, zakładamy VM24? Nie, bo to wypadnie silnik z ramy, kurde. Co, chcecie? Chcecie, kurde, VM24, czy nie chcecie? No to jak chcecie VM24, żebym do tego silnika wsadził, łapeczki pod filmem ostro muszą być i wsadzamy gaźnik VM24 z krótcem od mojego pita. Gaźnik za 400 coś złotych. Więc no, gaźnik w wartości tego pita, nie? Dobra, to widzimy się w następnym odcinku. Jak oczywiście będziecie chcieli, no to pokażcie to pod filmem. Zostawcie jakiś komentarz dla statystyk, łapeczka pod filmem, jak się podobało, no to oczywiście w górę. Nie podobało się, łapeczka w dół, ale nie zapomnijcie ocenić. I cóż, no, ja tu będę sprawdzał, a czy będzie ten filmik na kanale, to już zależy od was, więc do następnego. Trzymajcie się, na razie, hej! 3, 2,